Ziemeczko, z tej strony Tadek, witam was w grze The Infected. Co się zmieniło od ostatniego odcinka, to to, że zaczęła spadać temperatura w nocy i musiałem, powiem wam, zrobić sobie tutaj płaszcz zimowy, który dodaje nam do ciepła. Dlatego też teraz już mam go założonego. Tutaj nasza koszula chłodząca leży. Udało mi się zrobić troszkę metalu, jak widzicie tutaj. A nawet sobie zabiorę tą ostatnią tutaj. Dobra, czekajcie, wszystko się zrobi. Ja to stąd zawinę i będziemy mogli dokończyć nasz piecyk od żywności. No i z racji tego, że ten piecyk już jest prawie gotowy i myślę, że będzie można jakieś dobrej jakości jedzenie robić. Metalowa kuchenka. One strasznie mało żyć mają, trochę się boję o te właśnie takie, że mi pęknie. Już odkładamy sztabki. O, widzicie, dorobiłem sobie kolejne. Tutaj mam już gotowe, jakbyśmy mieli coś tam działać. A więc jest git. Ołowiu nie robię, bo ołowiu mam bardzo dużo. W sumie to można by było zgasić. Właśnie, dowiedziałem się ostatnio, że można gasić w ten sposób. O, brudnej wody tylko jedną sztukę nam zabrało, więc git. Czy ja wlałem? Tutaj nie wlałem brudnej wody, po to, żeby się przerobiła. Jak widzicie, jedzenia tutaj mam troszkę naskładowane. Na szczęście mi nie znika, więc jest na razie git. No, dobra, podpalone tam woda będzie. A, w sumie to mogłem zgasić, to po co to się pali? Tak. Jedna sztuka. To tą wodę też można by było zgasić, jak będzie akurat taki moment. Dobra, to wrzucamy, żarcia trochę mamy. To tak, pierwsza rzecz, to zobaczmy, myślę, co tutaj można, no nie, zapomniałem, że przecież tak nie zrobię. Co na tej kuchence można zrobić? I mi się wydaje, że tutaj jakieś dobre żarcie na pewno można zrobić. Zobaczmy, to pewnie można na stanowisku przyrządzania jedzenia i to tylko melon, to ok. Grzyby mamy, plastik również. Ta mieszanka gulaszowa, z czego ona się składa? Gulasz, chyba chodzi o to. Mieszanka, nie, mieszanka gulaszowa to jest surowa ryba? Jak jeszcze ziemniaki, cebula, to wiem gdzie zdobyć, ale ryby? Trzeba je złowić w jeziorach lub stawach. Wyrzuć je na ziemię, by otrzymać surowe ryby. Tu jest jakaś wędka? Katana, co ja myślę, tam można tworzyć kościana włócznia. Czy ja mam włócznią polować? Aha, patyk i sztaba żelaza. Właśnie, trzeba będzie sprawdzić w końcu to narzędzie ulepszające i sprawdzić, jak to też działa, bo nie sprawdzałem. Nie wiem do końca, jak się łowi te ryby w takim razie. No dobra, to jest na rozkminę. Ewentualnie później. Dobra, jednego tego zabierzemy. 5 piórek się przyda, bo ostatnio mi się pióra kończą. O, dobra, to możemy zgasić, tak. Dobra. To tutaj wrzucamy. Ok, jest. Jest. I teraz tak o, tutaj mamy to. Myślę, że wybierzemy się teraz do tego ostatniego miasta, z racji tego, że przydałaby mi się ta lodówka. Jak widzieliście, zaraz zobaczymy w sumie, bo ona, z tego co pamiętam, to nie wymaga jakichś dużych nakładów pracy, żeby ją sobie odblokować, więc myślę, że można by było ją zrobić. Już sprawdzamy w takim razie, co ona wymaga do zrobienia. Na pewno wiem, że prąd potrzebuje jako utrzymanie, ale sztaba żelaza 25 do przeżycia. Bo jak widzieliście, już zaczynam trochę tego metalu robić. Sztabę miedzi tylko 3 sztuki i części elektryczne. No to jest tak naprawdę jedyne, co tutaj jest mi w jakimś takim większej ilości potrzebne. Ale myślę, że jakoś to dam radę zrobić. Tutaj kolega, koleżanka, nie jestem w stanie wam to określić, PJ. Mówiła o tym, że na tą można wstawić 2 skrzynki. Powiem wam, ja próbowałem i za bardzo mi to nie szło. Koniec końców zobaczyłem, jak to zrobić na filmiku, nie oszukując. I to jest tak, o, to jest dosyć śmiesznie zrobione, bo ją trzeba postawić tutaj, wziąć w łapę te deski,
4, 8, dobra. Zrobić coś takiego, podnieść ją i dopiero w ten sposób wstawiamy ją na górę. Przez to mamy, jak widzicie, dwa razy więcej miejsca, co jest ekstra, wam powiem, opcją właśnie jak się wybieramy gdzieś do miasta czy coś w tym stylu. Dobra, ja jedzenia przy sobie chyba troszkę mam, co? Dobra, zobaczmy. Tak, jak najbardziej. Mięso tutaj ten, o, u góra zjem, bo widzę, się zaraz psuje. I tak o, no to ja tak o, łapię się za ten wózek. No i co? Pędzimy tutaj do tego miasta. Po drodze nie wiem, czy coś ciekawego będzie. Jeżeli nie, to żeby nie było, że was pozbawiam wspaniałych widoków, przyspieszę po prostu tą podróż. Na pewno po drodze zahaczę o te pobliskie, wiecie, tutejsze miejscówki i sprawdzę, czy coś tam jest, typu, wiecie, surowce czy tak dalej, ale z tego co widzę, one się chyba w ogóle nie ten nie odnawiają, co jest dosyć problematyczne, no ale nic jakoś specjalnie na to ja poradzić nie mogę. Inna sprawa to ciekawi mnie, w jaki sposób można sobie tutaj, wiecie, tą wodę podbić. Na pewno jakimś żarciem. Jak w życiu życia to mam aż 3 punkty. Szaleństwo. Ale to musiałbym pewnie robić dobre żarcie, to wtedy bym szybko nabił. Dobra, no to jak widzicie, mamy kawał drogi do przejechania. Spróbuję w ogóle tu przejechać przez góry. Jak da radę. Bo inaczej to zajdzie mi trochę czasu. Dojechanie tam. No i docieramy do ostatniej, można powiedzieć, wioski, w której mogą nas tutaj zaskoczyć jakieś plany budowlane. Nie tylko plany budowlane już na nas czekają. Musisz tym głupim łbem ruszać. Linka. A linkę to sobie wiecie, możecie. Całować się. Skrzynka na listy. O, bandaż, to się przyda.
No dobra, będę brał wszystko w sumie, bo mam na tyle dużo miejsca, że mogę sobie na to pozwolić tym razem. O, dobra, glina niech też będzie. Chcę przedtem mięso, glina. No to wam powiem, że w tym domku jak na razie nic ciekawego. O, rybi olej. Olej rybi. No nic, coś czuję, że olej rybi strasznie dużo zajmuje miejsca. Nie dziwię się, jak zaraz się okaże, że i tak będę musiał coś wrzucać. Dobra. Zobaczmy teraz drugą miejscówkę. Co kotek? Dobra, zobaczmy teraz ten domek. Pusto, pusto. Dziwne. O, dobra, tu jest paliwo, o, znowu glina. Po co mi szyna? Nie wiem, coś można sobie złamać nogę? Taki jest opis. Złamanych kości, no faktycznie, ale... Tak jakby nie wiem, co by musiał się stać, bym sobie nogę złamał, spaść skądś? Pasta ziemniaczana, nie wiem do czego służy, ale weźmiemy. No ten domek to taka bieda trochę. Dobra. Hop. No zaraz sprawdzę, jak sobie nogi połamie, to będziemy wiedzieć do czego służy. A tu coś będzie? Kość. No ekscytujące rzeczy jak na razie się trafiają. Dobra, znaczy wózek jest gdzieś tutaj, tak? Zaraz mnie nie zgubił. To teraz chwila, czy ja byłem w tym domku, w tym nie raczej. Chwila, bo ja idę do przodu, a tego to bym nie chciał zrobić bez wózka. Chciałbym raczej wózek ciągnąć za sobą. O, tak dosyć jasno się zrobiło, to spoko. Tak, bo jak my żeśmy tu weszli, a można te dwa domki sprawdzić, bo to dla mnie za bardzo wiem, co tam jest. Dobra, tu trzeba o, już miejsca nie ma. O kurczę. Staram się raczej tutaj wrzucić takie ciężkie rzeczy. Zobaczmy, co tu mamy. Ziarna znowu. O nie, dobra, takie rzeczy to bez przesady. Tego to mam bardzo dużo, jeżeli będę potrzebował. Śruba, ok, to już jest jakaś rzecz. Kość. Tkanina. O, bandaż to się przyda. Ruda ołowiu, tak średnio. To już wiem, co poleci w razie czego. O, dwie apteczki. Jak miło. Dobra. Ta druga chałupa jest tu. Zobaczmy, co tutaj proponują byli właściciele. Ziarna kukurydzy. Włókno. Glina. Kanina. Ziemniaki. Gdzie są buraki? O, kewlar. To jest coś ciekawego akurat. Ziarna rabuza. No i dobra, sprawdzamy ostatnią wioskę dalej. Chwileczkę przerwy miałem. Dobra, żeby się nie okazało, że się zaraz zgubię. Nie, dobra, te domki tam dalej to ok. Są do sprawdzenia, ale wezmę wózek swój. Dobra, widzę go. Jest git. Czy ja tam, nie, tam chyba byłem, chociaż nie wiem, dobra. Przejedziemy troszkę dalej, zjedziemy w dół. To będę może kolej, o! Wow, jaka stodoła. Pierwszy raz widzę chyba ten asetowy, że tak powiem, chyba budyneczek. Nie kojarzę, że on go widział wcześniej. Dobra, o, tam widzę te łażą. Okej, zobaczymy się, dopijmy się wody w takim razie. Ekstra. Wiecie co? Czy coś mi się zaraz zepsuje? Nie, zjedzmy.
O, jest tu dużo miejsca. Chyba się zdenerwuję, jakbym się z niedźwiedziem teraz walczyć. Gdzie on jest? Headshot. Czy nam dał? Olej. Co mi też spoko. Gdzie on jest, kurde? Nie chcę na niego wpaść. Dobra, magazyny czy tam to miejsce na pojazdy. Może tu będzie tym razem ta ciężarówka w końcu jakaś. Nice, szybki headshot. Nie zdążył wezwać posiłków. A co tutaj mamy? Olej rybi. Trochę niedobrze, bo się teraz na tyle ciemno zrobi, że ciężko będzie mi coś pokazywać sensownego. Pęd cebuli. Oj, chwila, o, ziarna. Kurde, wiecie, to takie dosyć lipne rzeczy tu teraz są. Gdzie wózek tam wezmę? Tych domków kilka. Chociaż chwila, czy ja idę? Dobrze, idę. Tych domków kilka, muszę jeszcze też przeszukać. A jest naprawdę już tak dosyć nieprzyjemnie ciemno być zaraz. Ten gdzieś tam już widziałem, że łazi. O, jest do nas tyłem. Nawet nie... Wow! Właśnie mi przykabacił ziomek tą chyba strzałę, bo ona chyba wleciała tam w skałę. Jakoś tak przewrócił. No dobra, trudno. Jakoś to myślę przeżyje. Nie przeżyje za to tego, że jest ciemno teraz tutaj wszędzie jak... Czemu tu gdzieś są otwarte? Znaczy jest ten domek, co ja byłem, tak? Rozumiem. A, czy ja już tu byłem, z tamtej strony. To mnie, to widzę, że poniosło mnie trochę. Chwilowo się zaraz zgubię. Tam jest wózek. No to tu raczej nie byłem. Dobrze mówię? Czy ja tu byłem? Chociaż w sumie... Trochę zgubiłem w tym momencie, wam powiem. Do których domków ja wszedłem? Bo teraz wam powiem, że nie wiem. Coś bym pomylił te chałupy? Znaczy chałupy domy? Chwila. Nie, no to ten jest. W tym nie byłem. Oczywiście co, że nie wiem teraz, czy ja po prostu teraz mam takie, że tutaj byłem w tych domkach przed chwilą i zahaczyłem. No dobra, tu jest zamknięte. O, znowu życie. Glebla gniazda, puszka oleju. Kawałki kory, które zaraz wyrzucę. Lina. Co, wybaczcie, że pewnie też sami, że u was prawie nic pewnie w tym momencie nie widać. Postaram się to jakoś rozjaśnić. Chociaż częściowo. Rudałowy. Czemu nie jest żelaza, no? Znowu ta szyna. Ziemniak. Bandaż. Ej, dawajcie te. Przepisy. Na lodówkę. Bandaż, ziemniak. Olej rybi. Najwięcej ten olej rybi miejsca zajmuje. Muszę korzystać z tej minimapy, bo naprawdę się gubię już. Tylko tu byłem? Nie byłem tu? Nie no, chyba... Nie wiem, słuchacego już, dobra, odpuszczę sobie takie pierdoły.
chyba jest książka tutaj przed nami, albo nie, plastik. Mogę w tym miejscu postawić łóżko, bym się po prostu przespał. Byłoby to jakieś rozwiązanie. Deszcz. No lewo. Chyba nie mogę. Olej rybina, już mi się nie mieści. Ruda żelaza, no to coś sensownego. Tym razem. Pieczony ziemniak, to zjedzmy ziemniora. Jest coś, co ja mógłbym wyrzucić? Kurde, no powiem wam, że nic ciekawego. Sucha cegła, te kawałki tego. Wyjdę z tej strony. Zobaczę, czy mogę sobie łóżko tak o tu gdzieś postawić. Nie. Tak powiem, zostaje nam szybkie ogarnięcie tematu i zawinięcie się stąd. Czy ja coś tam jeszcze takiego mam? To chyba dziś mam, więc paparapa. Kilo już sobie mam w sumie. To wyrzucam w takim razie. To też stąd wyrzucę. A to miejsce wrzucę coś cięższego. Idziemy dalej. Są te magazyny, ok. Jest taki dosyć duży domek, spoko. Dotarliśmy do końca drogi, można powiedzieć. Tu rozumiem, że byłem. Co, zastanawiam się w takim razie, gdzie jest ten pojazd w końcu. Myślałem, że będzie gdzieś tutaj. Mamy kość. Tu nic nie ma. Ej, no to gdzie są w końcu te? Może ja faktycznie już sam nie wiem, czy pomyliłem, czy nie. Wioski, że na przykład tu byłem. Węgiel. Może ona jest w którymś tym domku. A już sam nie wiem, wiecie? Sam się już zgubiłem, można powiedzieć. Tym, która to wioska. A nie, dobrze. O, lodówka. To dla dobrze, że się trafił od razu to, co chciałem. I nie, jeszcze gdzieś tutaj musi być ten ostatni element. W sumie nawet nie wiem, co to tam było. Co to tam było? Lampa. O. Nie będziemy mieli światło w chałupie. Tam jest co? Tam jest woda. Coś jest? Czy co? To w takim razie chyba nie wiem, w ogóle nie mam zielonego pojęcia. A, nie wziąłem jedzenia ze tego, bo już miejsce nie mam. W takim razie nie mam zielonego pojęcia, gdzie jest ten pojazd. Juro. Pieczony ziemniak. Zjedzmy w takim razie sobie, nie wiem co. O, a dobra, nie wyrzucam, bo się przerobi. Najwyżej na coś. Znaczy na coś, no na ten się przerobi, nie? Na biopaliwo.
O bo. Ale wy jesteście gdzieś tutaj? No dobra. Najważniejsze, żebym wiedział, gdzie oni są. O Jezu. O, trafiłem go. Doskonale. Przyszedłem na tył domu. Okej. Tutaj jeszcze nie byłem, więc zajrzyjmy. Nie, no ale widzicie, jestem troszkę zawiedziony, bo liczyłem, że tutaj właśnie będzie ten pojazd. Czyli widzę, nie ma tak dobrze. Tutaj tłuszcz. O, sobie wezmę. Na włókno. Przewody. To jest coś, co bym lepiej wziął. Może później przydać. Śruba to również się przyda. Teczka. Tutaj ten domek jeszcze. Wilk mnie goni. Jesteśmy skubany, musiał 2 razy ugryźć, no. Ale na szczęście nie ten. Dobra, już nawet go nie zbi... A nie, mam gdzie go zabrać. Może to będzie. Aż myślałem, że to ta książka. Węgiel, ziarna. A cegła. Ziarna melona. Pusto. Pusto. O, jest. Projekt technologiczny lampy. Nic. Glina. To też nic. Dołowie to nawet sobie odpuszczę, szczerze wam powiem, że nie jest to coś, czego potrzebuję. A tu chwila, co to jest? A też rudałowiu. Gońcie się z tą rudałowiu. Czy ja pióra przy sobie nie mam jakiegoś? Nie, nie mam. Dobra. To wyjdę inaczej trochę. Czy wy zaznaczyć, że tu byłem? Ciarne melono. W tej chacie, czy ja tu byłem? Zaczynam gubić, gdzie byłem, a gdzie nie. Może tu byłem, tylko z innej strony, co? Dobra, gdzie jest meta? Skrzyneczka jest tam. Stodoła chyba to co widzę. Oddali. Nie, dobra, to jest ten budynek taki. Aj, kurczę, jeszcze musiałem na niedźwiedzia trafić. Szanowni, wejść do chaty. A, nie wchodzi chyba. Dobra. Na szczęście dla mnie. O, wszystko wziąłem? To dobrze, to dobrze. Myślałem, że czegoś nie wezmę. No dobra, tak czy siak mamy wszystkie te projekty technologiczne. A tu jesteś. Jeszcze musiałeś się tak schodzić. Jeszcze strzelam. O, dobra, jeszcze sięgam. Strzeliłem drzewo.
Że jest mój wózeczek. Czy ja coś tu mogę wrzucić? To nic, nawet nie mam co. Wiecie co, no ja myślałem, że tutaj już byłem pewny, że tutaj będzie to auto. Jeszcze się porozglądam. Ale no po prostu... Inne wiochy przeleciałem też tam i z powrotem. Myślałem, że tutaj akurat będzie. To jest ta stodoła i co? I, no i jajca, no. Gdzie jest mój wóz? Gdzie jest mój Dodge? Jesteśmy z powrotem w domku. Jeszcze się nawet nie rozładowałem. Powiem wam takiego tipa, że wydaje mi się, że nie warto spać do maksymalnej energii. Z racji tego, że jak jemy coś później, to niektóre z naszych, jak powiem, z tej żywności są takie, że ona przywraca nam troszkę energii. I jak na przykład będziemy więcej jeść, to lepiej mi się wydaje, żeby było po prostu nie wysypiać się do końca, ponieważ samo zjedzenie jedzenia po prostu przywróci nam tą jakby potrzebną tam energię. Dobra, czy ja to potrzebuję to wrzucać? Chyba nie. Zrobię sobie paliwo w takim razie z tego żarcia. To muszę ręcznie przenosić. O. Miejsca nie mam. Dobra, wywalmy to, co mam przy sobie. Czyli najpierw ten węgiel tutaj. Chociaż nie wiem, do czego on ma posłużyć jeszcze. Zabierz to biopaliwo. To wrzucimy tutaj, czy coś jeszcze. Tak, nasiona oczywiście to polecam. Tłuszcz. To również. Dobra. Biopaliwo jest chyba gdzieś wyżej. O, ile mamy apteczek. O, w sumie zobaczę, czy nie jest na wyczerpaniu. Tu dorzucę. Ruby olej, którego już mamy naprawdę dużo. To się to mięso psuje. No dobra, zjedzmy. Bo to też nie chodzi o to, żeby mi się zepsuło wszystko. To sobie wezmę w takim razie do kieszeni. Ma się zepsuć. Co tutaj? Tu nie. Tu też nie. A, tutaj, dobra, plastik jest chyba w tym, chciałem powiedzieć w aucie, na wózku chyba jest. Tu mogę za to wrzucić. Apteka w sumie podziel na pół i weź to tam wrzuć, to też w sumie, to też na pół, też wrzucę, żeby tu było. To wrzucimy sobie tutaj. Kable, części mechaniczne. Tu, chociaż w sumie te kable to mógłbym tutaj rzucić. No nawet nie tyle mógłbym, co tu są. Przeoczyłem je. Dobra, tu ten kevlar. No i dobra, i rozładujmy pierwszy ten. O, myślałem, że będę musiał się czołgać, ale na szczęście nie. Tutaj zarzucimy sobie. Pyk, odpalamy. Kamyki do tego, co tam jeszcze mamy? Rzeczy do palenia. Dobra, to. Nie, to nie jest tutaj. No, to ciekawe. Wydawało mi się, że tutaj wrzucę. To nie. Oj, nie, to jeszcze. Teka różne. Plastik poszedł. Trzy to sobie zostawię. Najwyżej tam zarzucę. Do tego, co się pali. No dobra, to może jednak to tu było. A, pić chcę, to już coś tam. Zaraz coś tutaj napijemy. Świeża woda. I będą zaraz świeże ziemniaczki z ogniska. Dobra, to weźmy w sumie drugi ten. Ej, akurat na tle, że się ruszyć nie będę mógł. Dobra. Co my tu mamy? Linki. Tu idą. Tutaj to nie, to tak. Nasiona. To też tutaj. Pierwszej pomocy odłożymy. Pyk.
Rybi olej. Dobra, żelazo. Mogę zabrać teraz tą jedną sztukę. Okej. Okay. Czy to już się przetopiło? Tak, jak najbardziej. I teraz w sumie cię to mieć tu wrzucę. W kwestii tego, że nie wiem jak to jest z tym stalą, czy do czegoś nie będę potrzebował, więc te tutaj cztery sobie zostawię tak w razie W, można powiedzieć. One sobie gdzieś tam będą. Aha, tylko że ja to już miejsce nie mam. Tutaj przynajmniej, dobra, żelazo to pójdzie. Glina zmieści się na szczęście jeszcze. Rudy metali już się nie mieszczą. Dobra, zabiorę cię stąd. Wrzucimy was do żelaza. A, w ogóle to jest ta pasta ziemniaczna, to ja ją tu przerzucę. No i tutaj te trzy. O, w ten sposób ułóżmy. Aha, bo ta miedź już nie ma miejsca. To ja zabiorę to stąd. Wrzucę to tu. Żeby to mieć nie mieszać. To pójdzie tu. Jest to koszulka w sumie. Nie, gdzie ją wrzucić? Tu jest miejsce? Dobrze, niech będzie tu. Jest to chłodząca. Zobaczmy, co nam się w międzyczasie w ogóle wykopało. O, ładne ilości. No zrzućmy. Paliwo poszło całe. Okej. Okay. To zaraz będzie przytopione. No dokładnie. Mamy ogromne ilości miedzi zaraz. Miedź, miedź, miedź. Aha. Już sztaba aluminium. Sam aluminium. Ja nie wiem, czy mi się wydawało, że tu jest ten. Jak to się nazywa? Czy to jest stal? Stal to jest tu. Nie, to jest żelaza. Co ona tu robi? Chciałem jakieś rozkminy mieć grube, że to pomyliłem i wsadziłem lili. Dobra, tutaj się jeszcze zmieszczą. To jeszcze ten węgiel wejdzie, okej. Okay. Dajmy sobie to tak. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Dobra, nie, nieważne. Będzie trzeba coś dobudować. Spółkę na miedź chyba, bo trzeba zbudować się na coś jeszcze. Ja chyba to w ogóle przeniosę. Mogę? Jak najbardziej mogę. Tu sobie dam kowadło i tu spółkę, czego mam najwięcej. Powiem, w sumie mam dużo miedzi. Spółkę na miedź można zrobić. Skład. Spółka na... Ostatnia. No, że tak powiem, sprawdziłem. Wiecie co? By the way. Mieści się tu ich więcej. Trochę bez sensu, żebym to blokował. Więc robimy to tak. O. I tu kolejne dwie wyjadą. No powiedzmy kobalt i coś jeszcze tam, nie wiem. Skład. Aluminium wjedzie tutaj. O. Skład. I miedź. Okej. Okay. Co to oni tu chcieli? Aha, deski i gwoździe. Ruda meta żelazo. Oczywiście nie. Nie będzie tych. Dobra. Raz, dwa, muszę wziąć. 30 desek. Dosyć dużo. Raz. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Raz, dwa, trzy. Niech to się przerobi. Drewna nigdy nie jest akurat za mało na szczęście. Miedź. Zabieram to stąd. I to chyba będzie na tych półkach. Będzie akurat te 20 miedzi. No. No to wygląda, że tak. Tutaj dorzucę jeszcze do miedzi z powrotem. To odłożę sobie. Cyk, cyk. No co ja zrobiłem tą półkę? Na aluminium. Aha, żebym jeszcze miał tyle aluminium, nie? No dobra, nic. Ładnie wygląda aluminium. Ładnie się błyszczy. Zabierzmy to stąd. To wrzucę tutaj, bo to też nie wiadomo, gdzie mam to położyć.
Ta kusza to wam powiem niespecjalna jest. No ja mogłem zrobić sztabki tego, ale o kurczę. Całkiem fajnie to wygląda, fajnie się to prezentuje. Dobra, to zabieram. No, dołożymy te dwie. Tutaj to poleci do tego. Tu aluminium zrobimy. Ołów może nie. Nie jest mi aż tak potrzebny. Raczej tutaj to weźmiemy i przerobimy. O, jedną za dużo wziąłem. Tu jest tak. Aha, dobra, co tu można. Czy to ja mogę na tym tak smażyć? Ale jak to uruchomić? A, tu mam. Wrzucam drewno i robię na 4. Ta, ok, dobra, rozumiem. Ale. To teraz chwila. To jak robić to zaawansowane żarcie? Jedzenie. Na spółdzielcą żywność przygotowaną na stanowisku przyrządzania jedzenia. Czyli gdzie? W sumie to nie wiem. Na obiekty skład, moc, jedzenie. To jest metalowa kuchenka. Umywalka zapewnia czystą wodę, nie wiem skąd, z kosmosu chyba. Sztaba aluminium, deska, sztaba miedzi, gwóźdź. Wiecie co? W sumie to nawet to jakoś tak się mieści tutaj. Przy tym, chociaż w sumie. A może tu? Nie do końca sam wiem. Nie, tam mi znowu będzie przeszkadzać przy tym. Tak śmiesznie będzie jak to. A dobra, dam tutaj. Teraz zobaczmy, co musimy dodać. 10 desek oczywiście. Sztaba miedzi, gwóźdź, sztaba aluminium. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa. Raz, dwa. Dobra. I ile tych desek? I desek. 10. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy, cztery. Zobaczymy, jak to działa niby. Aha, i co tak włączam i czysta woda jest? Aha. Na potrzebna zdaszona studnia należy również włączyć pompę. No, no to ładny ma ten zlew. I to tyle na razie. Dobra. To zużyłem trochę tych. Szkoda, że nie bierze od dołu. Bo jeżeli chciałbym mieć ładnie ułożone, to muszę robić taki ten przekładańca. Dobra, to, to poszło do przerobienia. Tu już kamieni chyba nie mam nawet. No niestety. Żelazo. To również mam za mało. Ordymy. A, dobra, jeszcze jest jedna, że się załapie. Dobra, poszło. Tutaj o, trzy sztabki. No i dobra, wiecie co, no powiem wam tak, na ten moment, o, jeszcze kolega tam przyszedł, może nam coś przyniósł fajnego. A kurde, lubi rzucać we mnie, nie? O, nie mieliśmy okazji. Co miałem mówić? No, sytuacja wygląda tak, że nie ma tego auta. Spodziewałem się, że ono gdzieś będzie tam, ale jak widzicie, no coś nie mogę na nie trafić, więc troszkę lipa. No ten pracuje. Będę musiał wziąć zasoby, pojechać i zbudować w tym miejscu, gdzie ta aluminium tam występowało, też ten i on będzie sobie najwyżej po prostu kopał. Tak samo jak kopie ten tutaj nam przy bazie, więc spoko opcja myślę. No i co, no będzie sobie tam chodził. Ja przy okazji jak będę gdzieś tam przelatywał, to do niego będę mógł zajrzeć zawsze. I trzeba będzie pomyśleć chyba o jakiejś energii. Samo wydobycie można prowadzić na szczęście tutaj, typu właśnie te olej czy coś do nich. Mam nadzieję, że w momencie jak będzie ten atak hord, to oni raczej mi tego tam nic nie zniszczą. Bo też raz po 10 ich już mamy. Więc liczę, że nic tam nam nie zniszczą. Więc co my będziemy potrzebować na kolejny ten ekstraktor? Dobra, zobaczmy, ekstraktor minerałów. Sztaba żelaza to tak naprawdę jest jedyny problem.
Mogą być śruby. Ile mamy w ogóle? W razie czego? W razie czego mamy na 3, bo mamy 65. No dobra, to ile musiałbym mieć w takim razie metalu? Ja bym chciał 3 zrobić, ile tego metalu bym musiał mieć? Żelaza w sensie? To mnie nie, nie. To moc wymaga, to tam nie, ale sztaba żelaza 18, czyli z 54 sztaby bym potrzebował, czyli dwa pełne te tutaj. Z tą ilością, co mam teraz, no to z dwa myślę, że mógłbym tam polecić zrobić, albo zrobić jeden tam, a jeden gdzie indziej. Ale ogólnie... Chociaż w sumie dlaczego by nie zrobić, bo co on wydobywa? Jeszcze sprawdzę dla pewności. Można także umieścić ekstraktor w dowolnym miejscu na trawie stref nieoznaczonych jako wydobywcze, by pozyskiwać fragmenty żelaza oraz rudę. Nie wiem, czy w następnym odcinku się tym właśnie zajmiemy. Może postawię jeden po prostu albo ze dwa, tak żeby klepały nam to żelazo. Bo raczej ta kruszarka kamieni, mimo że spoko, to chyba części elektrycznych nie mam. 12, zaraz zobaczę. Je można zrobić, ja wiem, ale to dosyć pracochłonne jest. Nie, no dobra, mam, bracie, jak ten... A inna sprawa, jak to z energią jest? No to jest aluminium ogromnej ilości, że tak powiem, aż 10 na jeden ten, a ja bym potrzebował takich 5 wiatraków, żeby ta kruszarka mi chodziła, więc 50 aluminium to jest no, ogromna ilość. Nie, to chyba po prostu postawię te na te biopaliwa, żeby chodziły, te, już wam mówię, ekstraktory i później będziemy myśleć co dalej, ale tak, to jest pompa oleju, paliwo będzie pompowane bezpośrednio do zasilonych ekstraktorów minerałów. Aha, dobra, czyli ta pompa to jest po prostu, ona nie wydobywa, to wydobywa sztaba aluminium, części mechaniczne, ale to można gdzieś się chce postawić. Destylarkę oleju użyć do tworzenia kanistrów. I szklarnia, gwóźdź, deska, sztaba, miedzi, szkło. No, to jest takie całkiem spoko. A jak wygląda zasilanie lodówki? 75, no, też nie mało. Szkoda trochę. No nic, będziemy myśleć nad kolejnymi krokami w kolejnym odcinku, ale myślę, że będzie to coś związanego z wydobyciem stanowisko do przyrządzania jedzenia. Dobra, znaleźliśmy. Będzie to związane bardziej właśnie z tym wydobyciem i pozyskiwaniem większych ilości tego żelaza. Tak więc no nic, to tyle w tym odcinku. Ja wam dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w następnych. Siemaneczko.